Bober, Bober. Tak? No. Okay, to mnie złamałeś. Poor quality. Będzie jakość. Będzie jakość? No ja myślę, że tak. Bober się pojawia u nas po raz pierwszy, więc jesteśmy ciekawi tego artysty. Polecaliście Bobera. Bober ma 3 płyty, proszę was. Ja mam wrażenie, że im bardziej progresujemy w dalsze części rapu, tym bardziej niszowe są te polecenia. Chociaż no Quay Quality to no, nie jest jakaś, powiedzmy, nie jest to aż taka niszowa. Nie, no Quay Quality w ogóle nie jest niszowa. Mamy tutaj na pewno ponad 1 000 000 wyświetleń. Te nicknamy, nazwy w sensie raperów. Są no to, takie totalnie obce, nie? Tak, że już w ogóle nie słyszałem o czymś takim, więc Bober. Jest nowość. Jednym z tych. No to sprawdźmy, jak Bober. Jak się obraził? Koleżka, na czym polega obraza? Obraził się na hip-hop. Quay Quality. To oczekiwania są. To jest w ogóle w klimacie narzekania, więc musi być narzekanie na raperów. Nie odpuściłbym sobie nigdy. Ostatni raz. Ostatni. Ja. 7 jest nowych raperów od wczoraj. Każdy tu ficik ma za 1 000 000 dolar. Stachnął za mocno, mało lat się zwora i biega napięty, jakby miał kutangę do kolan. Dla niego hip-hop z Poland to kalka. Chodził do gastronoma w Suwałkach. Najlepszy trap w kartonach po jajkach. Nie rozumie nic jak kaczora Donalda. Chłopaki robią wow, wow. Chłopaki robią hi-hi. A ja się uczyłem rapować jak debil. Tak jakby to było potrzebne. Było się napinać jak balas. Było się urodzić kasztanem. Teraz już za późno, teraz już mnie znają. Jak ja was nie lubię, wy kurwy jebane, naprawdę. Obraziłem się na hip-hop i to chyba któryś raz. Nigdy nie będziemy blisko, bo nie jestem jednym z was. Już nie czuję się artystą, a chcę zapierdolić hajs. Wróćmy o te kilka lat, bo mnie w kółko goni czas. Obraziłem się na... Wow. Ojej, jej. Ale fajne, ale to zajebiste, jest fajne. Zajebiste, zajebiste. W ogóle... Z żartem, lekkością, bez napinki. Z polotem. Tak, tak jest, taka jest sytuacja. Ale niesamowite jest to, że tak naprawdę on odnosi się do tych rzeczy, które są nam bardzo dobrze rzeczywiste. Znane, nie? Czy Dzień Świra, czy jakieś tam, wiesz, to są takie rzeczy, które są z naszego zeitgeistu. Ale jest oczywiście powód, dla którego się zgadzamy z Boberem, bo też są to super momenty, żeby okazje, żeby się obrazić na hip-hop. On powiedział, że co? Uczył się rapu? To nie jest potrzebne. Tak, nie jest potrzebne, bo wystarczy być i coś tam. Po prostu Bober. No i co? Mówi jak widzisz. Jest, no mówi jak jest. Mówi jak jest i robi tak. I robi tak i wyświetlenie nawet ma. I no patrz, i Quay Quality. Co ten Quay po prostu wyczynił, że ale za zobacz, każdym razem to mimo tej jakość. Takiej troszkę wyjebki na tę sytuację raperską, rapową, no to widzisz, niby jest śmiesznie, fajnie, lekko, ale to wciąż nie jest taki poziom, żeby mieć takie miliony, które mają ci raperzy, co się każdego dnia w liczbie mnogiej pojawiają. No bo wiesz jak jest, najniższy wspólny mianownik, nie? To jak zrobisz coś, co dociera do wszystkich... To jest coś, co gwarantuje ci sukces. A im bardziej starasz się ambitnie, tym ta grupa się po prostu zawęża, nie? To w każdym gatunku. No. Zobacz, ile ludzi zna, nie wiem, Nickelback albo Metallica. Ojej. Niestety ich zostawiłem ze sobą, ale jeżeli chodzi o popularność, to okej. Okay. Ale im wyżej pójdziesz, to wiesz, jeżeli chodzi o technikę, ambicje i jakieś tam unikatowe wprowadzane elementy, no to widzisz. Tym mniej ludzi tego zna. I tak jest ze wszystkim chyba. Dlatego może kiedyś Nickelback będzie tak dobrze szanowany jak Metallica. Wiesz co? Nie będzie. To już jest. Oni są żywym memem, ale już nie sądzimy. Nie wiem, która z tych rzeczy, które porównałeś, ma być bardziej właśnie szanowana. No Metallica, no. Ale nie, chodziło mi o to, że porównałem ich jako to samo praktycznie, że i Nickelback, i Metallica są zajebiście znane. Metallica są dużo bardziej znane chyba. Metallica. Myślisz? Mi się wydaje, że z tego, co widziałem, to utwór... Biorąc pod uwagę all time revenue i tak dalej, Metallica. W XXI wieku najczęściej utwór odtwarzany w radiu to był This Is How You Remind Me Nickelback. Nie Unforgiven, ani Nothing Else Matters. A pieniądze? Kto więcej zarobił? A możesz chętnie to sobie sprawdzić. Wydaje mi się. Wracając, wróćmy. No chcesz słuchać, tak? No pewnie. Dobrze, wracajmy. To jest w ogóle za jakieś pomieszczenie, jakieś biuro, szkoła, nie wiem. O te kilka lat, szkoła, szafki czas. Obraziłem się na hip-hop i to chyba któryś raz. Nigdy nie będziemy blisko, bo nie jestem jednym z was. Już nie czuję się artystą, a chcę zapierdolić hajs. Wróćmy o te kilka lat, bo mnie w kółko goni czas.
Był taki romantyk jak chuj, przy jego tekstach dupy to traciły głowę, niemalże dosłownie. Teraz bardziej niż melodie pamiętają prawe sierpowe. Robaki się kłócą na grupkach, tworzą teorie spiskowe z przemocy domowej. Wyjebiesz te płyty przez okno, idiotko, jak ktoś ci opowie tu chociaż połowę. Inny ci zaśpiewa koncert, napisze posty, inspiruj. Czy to nie było odniesienie do Kartkiego? Chodzi ci o to wyjebanie przemysł domową? No, że jak dowiesz się połowy, to wyjebiesz płyty przez okno. Coś słyszałem, że chyba to mogło być nawiązanie do tego. Znaczy, może tak, ale konkretnie do Kartkiego, czy generalnie no, chyba do... konkretnie, on miał chyba taki najbardziej znany skandal właśnie, bo my słuchaliśmy Kartkiego pierwszy raz, nie wiedząc o tym, a później dzięki wam dowiedzieliśmy się, że no tam jest dużo kontrowersji. No tak, no w sumie tego, tak, tego no, że jest poetą na początku romantykiem, a później dupa. A potem jednak w pierdol. No wydaje mi się, że to jest nawiązanie słusznie, do tego. Słusznie, chyba tak. Możliwe, ale nie wiem to sobie. Ci opowie tu chociaż połowę, inny ci zaśpiewa koncert. Napiszę posty inspirujące, dlaczego w żadnym nie ma ani słowa o tym, jak próbowałeś wyjebać ziomka na forse. Robicie dzieciakom w tekstach fiubziu z mózgu, chuj mnie obchodzi twój truskul, głupku. Zacznij żyć według tych zasad, do których rapujesz, albo łykaj chuj do skutku. Łykaj chuj. Tak. Fajna odmiana. Do skutku. Fajny brak odmiany. To dobry jest kawałek dobry. Typu komentary tak naprawdę. Tak, ale wylewa się z niego ta taka... No naprawdę obraził się na hip-hop. Widać, że są te... Wylewa powody, dla których kurde ta relacja nie jest taka dobra, nie? Mhm. Ale to jest też takie trochę, wiesz... No bo co to znaczy obrazić się na hip-hop? Raczej obrazić się na scenę polską konkretną. Ale jak zobaczysz scenę zagraniczną, to ja nie wiem, czy jest lepiej. Ale to nie, właśnie nie, nie bierze się stąd, że ta polskość, ten stan polskiego rapu, hip-hopu, to on zawdzięcza właśnie temu, że jest zapożyczany z zachodu? No wiesz, na pewno, bo u nas wszystko to, co się dzieje na zachodzie, jest trochę później. Moim zdaniem właśnie takie fenomeny jak Oliwka Brazil, to nie jest nic innego jak kopia właśnie Nicki Minaj. Jest, jest, okej, ale Nicki Minaj przy okazji umiała rapować, to jest... Taka drobna różnica. A to wiesz, zdania są podzielone zapewne. Ale to jest tak, jakbym ci 10 lat temu pokazał Nicki Minaj i byś powiedział, o kurwa, ale chujowa, a teraz mówisz, że jest lepsza niż Oliwka Brazylii, tylko byś ją puścił sobie. Ale mi się podobała Nicki Minaj, jak wyszła. Tak? No. Okay, to mnie złamałeś. Właśnie widzę. Mi się podobała. Zresztą miała taki teledysk, jak był w jakiejś klatce, jako tygrys. A, teledyski, okej. Okay. Dobra, to słuchajmy dalej może tego. Dobrze. Bobera. No, dobrze. Tygrysy w klatce. Czy jakiś kot z centkami, czy coś, nie pamiętam do końca już. Obraziłem się na hip-hop i to chyba któryś raz. Nigdy nie będziemy blisko, bo nie jestem jednym z was. Już nie czuję się artystą, a chcę zapierdolić hajs. Wróćmy o te kilka lat, bo mnie w kółko goni czas. Dobre i zdolne chłopaki z osiedla, co mieli marzenie i jak się udało je spełnić. To 4 koncerty, trochę pieniędzy i cyk od plejeńcy. Średni szlał, 4 na 10 i ojebał gałę. I teraz nawijasz, jak to wygrałeś, nic nie wygrałeś. Widziałem ją 3 lata temu na bitwie, kurwa. I wyszła z niej z jakimś pyrtkiem, kurwa. Co przegrał wtedy z Filipkiem, kurwa. Zanim dokończysz tę zwrotkę, że mama jest dumna, ja już wiem, że znikniesz, kurwa. W tym wszystkim słuchacze to najlepsza banda. Plują do ryja za wasze pieniądze, wam goście, co prawie nie zdali z dyktanda. Elo, elo, żaden ze mnie raper. Tak wczoraj pisałeś na fejsie. To komplement jak chuj jest, ale wątpię, że miałeś pojęcie. Machajcie łapami, udawajcie ludzi, którymi wcale nie jesteście. Nie chcę się na was wybić, ja chcę od was odbić, zanim przesiąknę tym miejscem. Obraziłem się. Kurde! Ale jest dobry, po prostu tyle tekstów rzucił takich, do których chciałem się odnieść, że aż co nie wiem czego zacząć. Niesamowite, nie? Mi się bardzo podobają te jego takie lekkość i celność, kurde, jego tekstów. To jest dosłownie komentary takie, jakie czasami widzimy na YouTubie. Taki komentarz prowokujący wręcz do dramy jakiejś, nie? Tak, ja bym na miniaturce będzie Bober wyjaśnia raperów. Nie wiem czy wiesz... Ja wyczytałem, wy pewnie wiecie, niektórzy, że Bober, zanim tak naprawdę wziął się na poważnie za nagrywanie płyt, to był bardzo uznanym freestylerem, freestylowcem, tak, jak no. to odmienić. Wygrał w 2016 i 2017 wielką bitwę warszawską. I z tego tak. jest zasłynął przecież. Tak, no? I o tym też sam wspomniał właśnie, nie? To będzie refren do końca. Blisko, bo nie jestem jednym z was. Już nie czuję się artystą, a chcę zapierdolić hajs. Wróćmy o te kilka lat, bo mnie w kółko goni czas. Obraziłem się na hip-hop.
zrobi to chyba któryś raz. Nigdy nie będziemy blisko, bo nie jestem jednym z was. Już nie czuję się artystą, a chcę zapierdolić hajs. Wróćmy te kilka lat, bo mnie w kółko goni czas. To było coś, to było coś. Ja tak a widzisz jednak, quick quality, znowu. Nie spodziewałem się, naprawdę, wiesz, to tak bez żadnych kompletnie oczekiwań, a jakiś tam bober. Taka... A to jest taki schemat, wydaje mi się, że jeśli chodzi o que, to tam jest taki komentarz rzeczywistości, taki dosyć szorstki, można powiedzieć. I czasami jest to na takim poziomie globalnym czy szerszym, a to jest na takim lokalnym, polskim naszym. Teraz pytanie do was. Które utwory Bobra Bobera, jak to zmienić? O co chodzi z tym wiertłem? Tak, chcesz to sprawdzić bardzo dobrze. Jestem to jest bardzo ciekaw, o co chodzi z tym cholernym wiertłem. Też jestem ciekaw, tak się właśnie jest... robi tak. Ten, jak to no, nazywał, to... Veritasium? Clickbait. Clickbait, tak, ale to jest no tenże, curiosity gap. My jesteśmy ciekawi, o co chodzi z tym wiertłem, wydajcie znać, czy też to was ciekawi, czy może inny utwór Bobra, Bobera. I będziemy kończyć w takim razie ten odcinek, żegnając się z wami gorąco, zachęcając do komentowania, lajkowania i... Co jeszcze można zrobić? Subskrybowania, nie wiem. Ojej, tak najważniejsza rzecz, myślałem, że jako pierwszą nie, wymienisz. No ostatnie właśnie, ostatnie. Trzymajcie się, pozdro. I dobrego dnia, cześć.